Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej. Zaczynamy najnowszy wypad, oto w tym miejscu. Zakończenie sezonu wędkarskiego, zakończenie roku wędkarskiego. I oto tym dzisiejszym wypadem chciałem zakończyć swój sezon wędkarski 2020. Jest na tą chwilę godzina 8:14, 31 grudzień 2020, czyli Sylwester, imieninowy wypad na ryby i zobaczymy co i jak. Na tą chwilę jest 93 ciśnienie i zobaczymy co i jak. Mamy kilka żywczyków, więc oto w tym miejscu postaramy się złowić jakiegoś zębatego i garbuska. Od nowego sezonu, czyli od jutra, praktycznie w moim okręgu kieleckim, świętokrzyskim, nie będzie można łowić na żywca, na żywą rybkę, więc ostatni wypad w tym roku oto z żywczykami. A co uda się złowić, zobaczycie to na moim filmie, więc serdecznie zapraszam na najnowszy film z Czarnej Nidy. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec lub ewentualnie szlugi, jak ktoś lubi jarać. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. A więc dwie wędki zarzucone, na jednej mam branie, poczekamy tylko, zobaczymy co i jak. Jest szczupaczek, nieduży szczupaczek, ale rybka cieszy. Jeszcze kwestia tylko wyholować ją. Będziemy się cieszyć z pierwszej rybki złowionej na żywczyka. I rybka zaliczona, czyli na zakończenie sezonu szczupaczek, nieduży pistolecik jest, któremu oczywiście zwracamy wolność i płyń, byczku taki nieduży, płyń, rybka zaliczona, baja. Więc nie na zero i to jest najważniejsze. Ostatni wypad w tym roku w moim wykonaniu z udziałem żywczyków, co od nowego sezonu, czyli od jutra, jest zakaz w moim okręgu wędkowania na żywca. Trudno, jakoś to przeboleję. Są jeszcze inne metody wędkowania, niejedną metodą wędkuję, więc jakoś sobie ja poradzę. Rybka zaliczona, prezent imieninowy jest, no i zobaczymy co dalej. Więc machaj będą, ryby będą w ten ostatni dzień roku na zakończeniu sezonu wędkarskiego 2020. Zakładam świeżego żywczyka i nie pozostaje mi nic innego jak zarzucenie wędki i czekanie na kolejne branie. Na razie nic. Zobaczymy, zobaczymy co i jak. Nie mamy dużo żywczyków, więc nie chciałem tracić czasu na łapaniu żywczyków w ten ostatni dzień roku. Więc kilka sztuk. No i zobaczymy co przyniesie nam ta miejscówka. Woda ciutkę wyższa. Jak widzicie, jest na tą chwilę godzina 8:37. Więc zrobię rzut ekranu i zobaczycie jaka jest woda na tą chwilę. Trochę większa niż była, ale pomału już opada. Na razie nic nie skubię. Fajnie jest, fajnie. Fajnie, w miarę ciepły dzionek na zakończenie roku. Widzicie, mrozu nie ma, śniegu nie ma, lodu nie ma.
ocieplenie klimatu i coraz, co rok coraz gorzej. No ale siedzimy w ten ostatni dzionek roku, sylwestrowy dzień. No i zobaczymy co i jak jeszcze uda się wyciągnąć, złowić na żywczyka. Pożegnanie z płotkami, bo tak mówię, od jutra jest zakaz w moim okręgu łowienia na żywca. Więc będziemy musieli kilka miesięcy sobie odpuścić takie wędkowanie. Na lodu nie będzie, to szkoda, bo najlepszy okres właśnie styczeń, luty, marzec, za okoniem na żywczyki, ale cóż, trudno. Jakoś to przeboleje, zostanie połaniec, wędkowanie na kanale, zobaczymy co i jak. Zawsze to można przyjechać tu z jedną wędką, z pinką, z czerwonym robaczkiem i na czerwonego robaka kawałki rosówki wędkować za garbatym i pasiakiem, zębatym. Ale zębaty to tylko przyłów, bo okres ochronny to tylko będziemy raczej się nastawiać po nowym roku z czerwonym robaczkiem za garbuskiem, czyli pasiakiem okoniem. Ale na dzień dzisiejszy, korzystając jeszcze z tego, że obowiązuje stary przepis, łowimy na małe płotki, na żywczyki. Ten ostatni dzień roku kalendarzowego 2020, więc machaj będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno, ale to zobaczycie w dalszej części filmu, jak, co i jak to będzie wyglądało. Nic przerzuciłem, tu założyłem większą płotkę, tutaj świeżą, mniejszą, ale nic. Wiecie, nie chce mi się iść na drugą stronę. Zobaczę, może pójdę. Jak to się ułoży. Na tą chwilę jeszcze tutaj siedzimy. Tam by była pewna rybka, czy okonik, czy szczupak. Ale nie chce mi się iść tam. Ale zobaczę. Bo w końcu z tą jedną rybką tylko dzisiaj siedzieć. No zobaczymy, jak to będzie. Może się przejdziemy. No zobaczymy, a na tą chwilę na razie przerzucone, łowimy i zobaczymy co i jak. Jesteśmy w naszym miejscu, pomału zejdziemy. Bo wiecie, jakie, które to jest miejsce. Jak ktoś uważnie ogląda moje filmy, wie co i jak. Więc tu nie ma żartów. Tu nie ma żartów, zobaczcie jakie zejście. Dobrze. I tu kilka razy przepuścimy zestaw. Zobaczymy co i jak, więc machaj będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno. Cichutko, pomalutku, powolutku, przelotki obladzają, bo jest zimno, zrobiło się koło zera, nawet stopień poniżej. Ale jakoś spróbujemy ogarnąć to wszystko tak, aby nie zerwać zestawu, nie popłoszyć. Więc pomalutku pyzunia, powolutku założymy żywczyka. Tu jeden energol wypity, śmieci zbieram z sobą. Założymy jakąś ciekawą płoteczkę. Za dwa pyszczki. W ten sposób. I mamy płoteczkę. I usiądziemy sobie na wiadraczku. I spróbujemy coś stąd złowić, czyli pierwszy rzut od siebie. Okej.
i czekamy, co i jak. Branie, już jest branie, ogień. Czekamy, czekamy. Pierwszy rzut, pierwsze branie. Czekamy. Czekamy. Jeszcze troszkę czekamy. Prawdopodobnie będzie szczupaczek. Tylko zobaczymy jaki. No i tniemy. Puścił. Puścił, ale był. Więc hamulec muszę dokręcić. I wędkujemy dalej. Ok. Kolejne branie, tym razem hamulec dokręciłem, tak aby mocniej zapiąć go. Poczekam aż zje. I mocniej zatniemy. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc czekamy jeszcze, tak aby za daleko nie łyknął, żeby mu w bebechach nie grzebać, jak będzie niewymiarowy. Więc tak na czuja mniej więcej, damy mu jeszcze trochę i tniemy. Jest. Zobaczcie, jak zapięty to będzie mój. Jak się źle zapiął, to trudno po rybie, ale trochę ją przytrzymamy. Podbierak mam na górze. Ale jest, jest. Zobaczymy tylko, jak duży. Trochę go wymęczymy. Wiecie, ciężko przedzierać się. No, ale ładnie chodzi. Taki ko 40 cm. Nie większy, nawet nie. No już jest zmęczony. Już jest zmęczony. Nawet nie. Więc podbierzemy go w inny sposób niż dotychczas. Zwiniemy wędkę. Jest zapięty delikatnie. I go pociągniemy do góry. I oto taki, mówię, ze 40 cm będzie miał mniej więcej, zapięty delikatnie. Widzicie? Zaboczek. I o to chodzi, żeby rybkę zapinać za bok, a nie aby głęboko nam łykała zestaw. Za sam koniuszek. I oto rybkę ma w środku, w buzi. Zobaczcie. Taki fajny płyn, płyn. Baja. Do następnego, do przyszłego roku, szczupaczku. Kolejny rzut i czekamy na jakieś branko, jeszcze na jakiegoś okonia, może garbusek skusi się, lub ewentualnie jeszcze jakiś szczupaczek. Zobaczymy, co i jak. Na tą chwilę jest godzina 10.16. 10.16. Ciśnienie 983. Więc woda, tak mi się wydaje, że pomału spada. I wędkujemy w ten ostatni dzień roku na czarnej nidzie. Pociągniemy delikatnie. No i zobaczymy, może jeszcze coś się skusi na mojego żywczyka. Takie pożegnalne dzisiaj wędkowanie na żywczyki. I zobaczymy. Co jeszcze uda się złowić w ten sylwestrowy piękny dzionek na dzikiej wodzie. Dobrze, wędkujemy dalej, dalej, dalej. Jest bajecznie, inaczej w pytę. Dobra, zawijamy się jeszcze w jedną miejscówkę.
i tam skończymy już dzisiejszy film. Krótki, bo krótki, ale najważniejsze, że zakończenie sezonu z rybką i rybka ręką pachnie i no do odwrót i ręka rybką. To jest najważniejsze, żeby nowy rok przywitać jutro. Najważniejsze jest, że zakończyliśmy stary rok z rybką i to jest najważniejsze. A co przyniesie nowy rok, zobaczymy. Drodzy Państwo, zobaczycie to na moich filmach, więc idziemy jeszcze w jedno miejsce i tam spróbujemy coś złowić w ostatni dzień roku na zakończeniu sezonu 2020, pyzowego zakończenia sezonu. Ok, teraz biorę sprzęty, śmieci, nie moje i zawijamy się na górę w ostatnią już miejscówkę i tam zakończymy dzisiejszy wypad. Więc ubieramy się i zawijamy się dalej i jest bajecznie. Dlatego zwinę wędki, bo zobaczcie, że jest ciasno, krzoków. To nie komercja, że alejki, wszystko pięknie, ładnie, tylko dzika, naturalna miejscówka, woda. Zobaczcie, jak ślisko. Tu możemy orła zrobić, a raków nie mam, więc pomału i jest w pytkę. Przeszliśmy przez ten odcinek, co jest najgorszy. I teraz tu zejdziemy pomału, cicho siądziemy, tak aby jeszcze tu się nie poślizgnąć boczkiem. Ktoś na chleb łowił, zobaczcie, kiepy i chleb, i usiądziemy tutaj i tu już dokończymy dzisiejszy film. Nowe butelki, nowe śmieci. I spróbuję coś tu złowić. Ktoś na chleb łowił kiepy, nowe butelki, wszystko nowe, ok. Ja sobie siądę niżej i zarzucimy dwie wędki. I tu zakończymy już dzisiejszy film. Pomału. Weźmiemy dwa zestawy, grunt na oko. Jedziemy się z gruntem za bardzo rozczulać. Damy taki koło 80 cm. To jest jedna, zaraz założę żywca, jest godzina 10.33. Jak widzicie, 10.33, 984. Ciśnienie nadal. I zobaczymy, co jak. Na tej miejscówce posiedzimy godzinę, półtora, zobaczymy, jak to się ułoży na tej miejscówce. Najpierw muszę to rozłożyć i mówię, dwie wędki, wolno płynie, więc postawimy tu dwa żywczyki przy ostatnim wypadzie w tym roku z żywcami. I tak widzieliście, przedzieramy się, więc łatwo zniszczyć sprzęt, złamać, więc musimy składać, rozkładać, składać i takie przedzieranie się na dzikiej wodzie. Widzicie, jak to mniej więcej wygląda. Ok, mamy, więc zakładam żywczyki i widzimy się za chwilkę. Jest fajnie, bajecznie. Ptaszki ładnie śpiewają. Fajnie jest. Tylko jeszcze, aby złowić coś z tego dołka i będzie już w pytkę. Praktycznie trzy miejscówki przy ostatnim wypadzie z trzema rybkami. Fajnie by było z tego dołka coś złowić. Ale zobaczymy. Tak mówię, jest godzina dobra, bo jest 10.37. Ze dwie godzinki gdzieś. I zobaczymy, co i jak. Zobaczymy, co i jak.
Więc machaj będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, ale dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić. Więc wędkujemy dalej, 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 czekając na branie z tego miejsca. Okej. Okay. Wiewiórki jeszcze po drzewie się ganiają. Pięknie, pięknie. Dwie wiewiórki się ganiają po drzewie. Więc drodzy Państwo, nic nie skubię, miejscówka ładna, spokojnie, zwróćcie uwagę, fajne, nie, elegancko, nie jest zimno, ale nic nie skubię, więc mamy godzinę czasu jeszcze, tym 12:17 jest autobus, pojedziemy na Kielce do domu i dalej będziemy świętować imieniny, tak, każdy Polak. Będziemy witać nowy rok, ale to za kilka godzin, a teraz jeszcze jesteśmy na zakończeniu sezonu 2020 i próbujemy z tego miejsca coś złowić, drodzy Państwo. I niedługo będziemy się bawić. Zabawa sylwestrowa na całego. Szampańska zabawa i tak dalej, ale to jeszcze, teraz odpoczywamy. A więc zwijamy się w to miejsce, mamy, godzina jest 11:17, mamy pół godziny wędkowania bliżej autobusu i już tam dokończę dzisiejsze wędkowanie, więc okej. I zobaczymy jeszcze, czy uda się coś stąd złowić. Tak mówię, 20, pół godziny mamy, pół godziny na tym miejscu. Mamy branie, drodzy Państwo, poczekamy, czy okoń, czy szczupaczek. Miałem przeczucie, ale jeszcze trzeba rybę zaciąć i wyholować. Poczekamy jeszcze chwilę i czuję, że chyba będzie garbusek. Zobaczymy. Nic, więc powtarzamy. Powtarzamy, nie zapiął się, powtarzamy i zobaczymy. Branko było piękne, żywczyk nieduży, to niemożliwe, żeby zatopił, bo od razu poszło na dno i mógł być szczupaczek. Zobaczymy więc. Jeszcze mamy sporo czasu, 11:27, pół godziny. Niecałe pół godziny, 17 po 12 mamy autobus, więc musimy wcześniej trochę wyjść, tak aby nie spóźnić się. To mamy pół godziny i zobaczymy, co jeszcze się złowi. Ale branie było i już jest branie, czekamy trochę dłużej. On ucieka, tylko zobaczymy co, nie za długo, żeby w bebechach haka nie wyciągać. Czekamy jeszcze z 5 sekund,
piękne. Znów nie ma. No, drodzy Państwo, no co jest? Co jest grane, ale tym razem muszę zmienić rybkę. Zmienić muszę rybkę. Drodzy Państwo, pomału będziemy kończyć. No i tak, zakończenie sezonu z rybką. Dwa szczupaczki zaliczone. Jeden spad, trzeci spad i dwa brania, czyli na 5 brań, dwie ryby, jeden spad i dwa niewcięte. To na kilka godzin łowienia na takiej rzece, co jest bardzo przełowiona. Ta miejscówka, te miejsca, więc nieźle, nieźle. Najważniejsze, że rybka jest na koniec roku i to cieszy. Ale jeszcze pomachamy, bo mamy czas, 20 minut, niecałe 20 minut i musimy zawijać się i pomału kończyć. Więc drodzy Państwo, dopóki przynęta w wodzie, mam okazję coś złowić, więc jeszcze 20 minut i będziemy kończyć. Więc drodzy Państwo, pomału kończymy. I tak to leciało, jak na moim filmie. Nic dodać, nic ująć. Więc drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. No i zapraszam wszystkich swoich widzów na najnowsze filmy wędkarskie, czy to z lasów, czy z ryb, z grzybobrania, czy z nadwody. W nowym roku 2021 i zobaczymy, jaki będzie. Życzyłbym sobie, żeby był lepszy od tego, a jaki będzie, zobaczycie sami. Więc korzystając z okazji, najlepszego dla Was, dla Waszych rodzin. Wszystkiego dobrego w nowym roku, tak aby był lepszy od starego. I pamiętajcie, łapka, sub dla nowych widzów. Prosiłbym o zostawienie subskrypcji. Będziecie śledzić moje filmy na bieżąco. I łapki, łapki, tak abym wiedział, czy filmy się podobają, czy nie, w którą stronę iść. Mniej więcej, ja nigdy się nie zmieniam, mam swoje zdanie, więc, ale tak mniej więcej po łapkach będę wiedział, czy jest ok, w pytkę, czy fatalnie. Więc jeszcze raz, wszystkiego dobrego w nowym roku dla Was, dla Waszych rodzin i narka do następnego, czy to z nadwody, czy z lasu. Narka, cześć. Dobra. Koniec wędkowania, koniec roku, wszystko się kończy, ale już jutro nowy sezon, nowe wędkowanie, nowe wyzwanie, nowy rok, czy to na ryby, czy do lasu na grzyby i to jest piękne, więc cieszmy się życiem, bo życie jest za krótkie, a łowić i zbierać się grzyby się chce. Okej, jedziemy świętować dalej, ale to z rodziną w domu. Starczy, wszystko co dobre się kończy. Narka.